Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No to jest makabra, co się dzisiaj dzieje w szkołach amerykańskich, tych państwowych, publicznych. W zasadzie to jest nauczanie tylko zboczenia i nauczanie komunizmu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, filmików, które praktycznie ostatnie 40 nad 40 są demonetyzowane za mowę nienawiści. No także teraz znowu będzie chyba mowa nienawiści i interpretacja mojej mowy jako mowa nienawiści. No po tygodniu okazuje się, że kiedy się odwołuje, no to decyzja komputera, decyzja algorytmu jest ręcznie zmieniana, no ale niestety przez tydzień filmik nie jest polecany, bo jest niemonetyzowany. No pieniądze dla dzieci, a nie pieniądze dla szkół. No w Ameryce ta idea nauczania publicznego, no to bardzo chwalebna. W Ameryce, jak się tak popatrzy, no to większość szkół to były jednak szkoły parafialne, to były szkoły prywatne. Katolicy do tej pory prowadzą bardzo dużo szkół przy parafialnych. Protestanci zakładali uniwersytety, koledże. Katolicy, no również dlatego, że katolicy byli dosyć sporo szykanowani, no jednak można powiedzieć, katolicy to była druga kategoria Amerykanów przez długi czas. No nie ma się co dziwić. Anglicy jako protestanci, no tam jednak ten kościół anglikański był. Te wszystkie kolonie, to wszystko było przeciwko Watykanowi, także katolicy nie byli tak bardzo popierani czy witani, no ale szkoły publiczne od powiedzmy od 100 lat, no to szkoły się zdegenerowały. Szkoły za pieniądze podatnika są po prostu nieprawdopodobne. Teraz jest lato, tak można się zastanowić, o co z tymi szkołami się dzieje. No teraz od lat 1970 budżet na szkoły w zasadzie wzrósł trzykrotnie. Ilość uczniów nie wzrosła trzykrotnie, a budżet wzrósł do 800 miliardów dolarów. No jeżeli tak się popatrzy, co się dzieje, no to jest makabra, dlatego że 1/3 uczniów w czwartej klasie w Ameryce nie czyta ani nie liczy, nie czyta języka angielskiego i nie liczy matematyki na poziomie, na jakim powinna. Także 30%, no to jest straszna. No jeden na trzech nie potrafi czytać, jeden na trójkę nie potrafi prawidłowo liczyć to, co powinni liczyć. No i teraz jak się człowiek popatrzy, no to trzeba się zastanowić, jak skąd się biorą te pieniądze, tak? No bo szkoły publiczne, no to są podatki, idą na szkoły, no i wtedy są to opłacone. W Ameryce najbardziej no, słyszy się o tych strzelaninach policjantów, o tych zabijaniach białych, że biali policjanci zabijają czarnych. No trzeba pamiętać, że w Chicago, w Detroit, no są pewne dzielnice, są w zasadzie pewne osiedla. W Ameryce, tak można powiedzieć, to 10 kilometrów kwadratowych Ameryki ma 90% wszystkich, całego bandytyzmu. Od lat 60. nadopiekuńczość socjalistyczna doprowadziła do tego, że 80% czarnych matek jest samotna. Jest w zasadzie, dzieci są wychowywane bez ojca, państwo pomaga. Populacja czarnych w Ameryce to jest 12%, a ilość przestępstw przez czarnych, no to jest około 60%.
Także te proporcje są nieprawdopodobne. Gdzie jest największy problem? No największy jest problem to w tych szkołach. W tych szkołach, że te dzieciaki po prostu chodzą do szkoły i nie są uczone, są sfrustrowane. No i tam nie są w stanie osiągnąć jakiegoś normalnego poziomu życia. Powiedzmy taka samotna matka, która ma dwójkę dzieci, no to od przedszkola, od płatnego przedszkola do 12 klasy szkoły średniej, no to państwo, podatnik płaci 250 tysięcy na każde dziecko, czyli $500,000. Czy ona żyjąc na zasiłku, ona widzi cokolwiek z tego $500,000? No w ogóle nie. Także bez jej zgody, bez jej wpływu na cokolwiek. Wszystkie te pieniądze są wydawane przez biurokratów, przez związki zawodowe. Cały ten plan nauczania jest tworzony przez no teraz ostatnio to bardzo dużo homoseksualistów, lesbijek i transwestytów trafiło do szkół, no bo tam są nieprawdopodobne pieniądze i za te pieniądze to się wszystko odbywa. No i ta dwójka tych dzieci, no to może być do tyłu i pomimo wszystko, że podatnik płaci tyle pieniędzy. W Nowym Jorku stan, państwo wydaje na ucznia pomiędzy zerówką a 12 klasą 25 tysięcy rocznie. 25 tysięcy rocznie, także Nowy Jork, Boston, w San Francisco jeszcze więcej. W Filadelfii wydają 24 tysiące, czyli odjąć wakacje, dwa miesiące wakacji, to jest 2400 na miesiąc, a tylko 17 uczniów na setkę jest w stanie czytać na normalnym poziomie w 8 klasie. 17 studentów na setkę. No to są po prostu makabryczne. No, matematyka, statystyka jest nieprawdopodobna. Ogólnie rzecz biorąc, no to czarne matki, czarne dzieci, szczególnie tych czarnych samotnych matek, no to tylko się nauczą 30% tego, co się powinny nauczyć. I to jest ocena z oficjalnych urzędów statystycznych. Także testy w czwartej klasie, w 8 klasie i w 12 klasie pokazują, że czarne dzieci są bardzo, bardzo do tyłu. Jeżeli nawet część z tych dobrych uczniów z czarnych szkół czy dzielnic trafi do koledżu, no to i tak wygląda na to, że tam też sobie za bardzo tak nie radzą z powodów edukacyjnych, no bo w Ameryce jest coś takiego jak punkty za pochodzenie. No i te punkty za pochodzenie powodują to, że bardzo często się przyjmuje czarnych studentów czy pracowników, no ale wygląda na to, że prędzej czy później pokazuje to, że oni jednak nie byli najlepszymi uczniami, no i oni średnio zarabiają mniej niż inni, ale to w tym momencie, no to już można powiedzieć, jest konkurencja w pracy, no ktoś może powiedzieć, że to jest dyskryminacja rasowa, no ale to trzeba popatrzeć na dwie strony. Także jako podatników to wszystkich powinno to doprowadzać po prostu do wrzenia, do furii, że tak się dzieje. No, na pewno większość serca wszystkich takich normalnych ludzi, no to płaczą po prostu z żalu, jak makabryczna jest ta edukacja. No i człowiek tak się zastanawia, jak im pomóc. Także wypisywanie czeków in blanco, no to jest po prostu makabra. Coś powinno się zmienić, no i przypuszczalnie się zmieni. Teraz ludzie się obudzili. Ludzie się obudzili po tej panice, ludzie się obudzili po tym wyborach prezydenckich 2022.
ludzie widzą. Widzą, że po prostu Ameryka została ukradziona przez bandę lewaków, przez bandę komunistów. No na razie to biurokraci i związki zawodowe nie są, nie można im nic zrobić. Oni nie można ich rozliczyć, nie można ich się zapytać, co się dzieje. Nauczycieli nie można wywalić, nie można ich odgłosować. Oni po prostu są przyjmowani i mają słodką posadkę i robią co chcą i działają tak, jak chcą. Jeżeli można sobie wyobrazić tą samotną matkę, która ma 500 tysięcy do wydania, no to mogłaby użyć te 350 tysięcy z tych pieniędzy, żeby iść powiedzmy do szkoły prywatnej, czy do szkoły katolickiej. W średnio czesne w Filadelfii w szkole katolickiej jest 8 tysięcy, a w prywatnych szkołach jest 12 tysięcy. Także że podatnik płaci 24 tysiące, a za 8 tysięcy dziecko mogłoby dostać lepsze wykształcenie w szkole katolickiej, no ale nie dostanie. Najgorsze jest to, że dzieci do szkół katolickich powiedzmy są zapisywane za 8 tysięcy, no ale czy Filadelfia daje te 24 tysiące rodzicom? Nie. Rodzice posiadają domy, posiadają apartamenty, czy płacą czynsz, no i w zasadzie z tych pieniędzy idzie na szkoły państwowe, ale jeżeli dziecko nie chodzi do tej szkoły, to nie ma tej działki z tych podatków, które się samemu płaci. To jest to właśnie makabra. To matka za te 500 tysięcy, no to mogłaby wybrać lepszą właśnie szkołę, tak jak mówię. Mogłaby oddać do szkoły czarterowej. Szkoła czarterowa to jest taka prywatna, ale w ramach szkół państwowych jest to skomplikowane. Tam zrobiłem jeden czy dwa odcinki na ten temat. Mogłaby założyć z innymi matkami, z innymi fachowcami takie mikroszkołę, mikroprzedszkole, wynająć fachowców i nauczać to, co by chciała, żeby było nauczane. Także również mogliby wybierać inne różne państwowe, te publiczne szkoły, no ale ze swojego wyboru. Teraz za bardzo tego wyboru. W Filadelfii ilość urzędników, no to przez ostatnie 30 lat ilość urzędników, ilość nauczycieli, to wzrastała 7 razy szybciej niż ilość studentów. Tak? Także to jest po prostu nieprawdopodobne, że coś takiego się dzieje na naszych oczach, no ale te sumy przemawiają. Z tych 500 tysięcy, które podatnik wydaje na ten system dla tych dwóch uczniów, no to te 350 mogłaby wydać na te szkoły swojego wyboru, no ale mogłaby resztę odłożyć na teoretycznie, no bo to są dziwne pieniądze, no ale jeżeli by dostała te pieniądze, które nie mogłaby wydać na samochód czy na wakacje, no to mogłaby odłożyć na, powiedzmy, na college, na uniwersytet. No i jeżeli by odłożyła, powiedzmy, 8 tysięcy na rok do banku, bank by płacił 4%, no to po 13 latach to by było 135 tysięcy, także te 135 tysięcy mogłoby być już na college, także to czy na szkołę, na technikum, czy tego rodzaju rzeczy, no ale te pieniądze podatnika nie szłyby do urzędników. No i nie, i by, by, byłaby, byłoby to dobre rozwiązanie dla rodziców i dla studentów, tak, także
później co, cokolwiek te dzieciaki po 12 klasie by zdecydowały robić, no może mogłyby wziąć te pieniądze i założyć jakiś biznes. Tak, także to by wszystko działało. No jest to troszeczkę takie naiwne i utopijne, no ale to tylko, no, to tylko można udowodnić coś przez pokazanie groteski. No i to jest właśnie na dzień dzisiejszy, to jest groteska. Ludzie płacą ciężkie podatki. W Ameryce podatek katastralny od domu to jest mniej więcej od 1000 od 100 tysięcy wartości domu. 1000, 1500 od 100 tysięcy, czyli 1 czy 1,5-2%. No, najbardziej ironiczne w tym wszystkim to jest to, że bogaci ludzie, no to zawsze sobie poradzili. Wysłali te dzieci, powiedzmy, do szkół prywatnych, do tych katolickich, czarterowych. Zapłacili te 8 czy 12 tysięcy. Nie dostali tych 24 tysięcy z powrotem, które były im zabrane w podatkach. No a biedni po prostu są wykorzystywani. Czarni, biedni ludzie, ich wykształcenie kosztuje straszne duże pieniądze, a oni nic z tego nie mają. Także coś musi się skończyć. To jest jedno wielkie oszukaństwo, to jest jedno wielkie hochsztaplerstwo. Także ludzie mam nadzieję, że zaczną się buntować. Ludzie zaczną się buntować, zaczną działać, zaczną zmieniać. Dużo tych nauczycieli z grupy lesbijek, bisexual, gejów, queer i tak dalej, plus, minus i tak dalej, no to oni teraz no, wyzywają rodziców od opornych rodziców. Oni, nauczyciele, po prostu krzyczą, że rodzice nie powinni mieć nic do powiedzenia na temat nauczania. To jest taki typowy komunizm, tak? Dzieci należą do partii i partia wie lepiej. No, tyle tylko, że w dzisiejszych czasach partia, no to są to z reguły faceci, którzy kochają innych facetów i bardzo często kobiety, które sypiają z innymi kobietami. Także nic wspólnego z dziećmi nie mają. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie w Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Widzicie, co się dzieje. No, w Ameryce sytuacja z tymi strasznie drogimi szkołami publicznymi. No, ludzie mówią, że są za darmo. No, ale to nie jest to, że się płaci do szkoły. To idzie wszystko w podatkach. Także nigdy nic nie ma za darmo. Tyle komuniści wmówili ludziom, że coś jest za darmo. Każdy zawsze musi zapłacić. Także głosujcie na normalnych. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. No, czy jesteście zadowoleni, jeżeli mieszkacie w Ameryce, czy jesteście zadowoleni z tego nauczania tych waszych dzieci za 20-30 tysięcy dolarów rocznie? No, myślę, że raczej nie. Do tego dochodzą jeszcze jakieś horrendalne sumy za koledże. Zdrowia dla normalnych.